Witam Państwa, Kamil Klimczak, to jest kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Proszę Państwa, miałem się zająć zupełnie czymś innym, ale życie pisze swoje scenariusze i trzeba się pochylić nad tym. No, już wczorajszy komentarz poświęciłem kompromitacji, absolutnej kompromitacji różnych naszych rusofobów, którzy moim zdaniem zagrali w akcji pod tytułem Grzegorz Braun w rosyjskiej telewizji, no, gdzie już zostało to jakby wyjaśnione. Natomiast moim zdaniem zagrali po prostu pod rosyjską melodię. Natomiast no, dzisiaj okazało się, że byle troll z Twittera jest w stanie nabrać dziennikarzy, mediów publicznych, zwanych dla zmylenia przeciwnika polskimi, w tym wypadku akurat polskiego radia. No i ja sam się przez chwilę nabrałem, ale na całe szczęście mam w zwyczaju pewne rzeczy sprawdzać i ostatecznie no, znalazłem, że to jest fake, ale niektórzy nie wykazali się taką czujnością. Otóż o co chodzi? Może tak chronologicznie, jak ja to, że tak powiem, do tego odkrywałem. Mianowicie pojawił się 4 października rano artykuł razem z audycją 20-kilkuminutową właśnie z Polskiego Radia 24 na stronie tejże rozgłośni, taki oto artykuł. Marsz Niepodległości pod wspólną flagą Polski i Ukrainy. Jakub Pacan, odważna i ważna decyzja organizatora. I tam przez ponad 20 minut pod batutą pani redaktor Doroty Kani, pan Pacan, nomen omen, z tygodnika Solidarność, razem z panem Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej oraz panem Miłoszem Lodowskim, zachwycali się, jaki to wspaniały Marsz Niepodległości polsko-ukraiński przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada i jak to paskudny Rafał Trzaskowski po raz kolejny już próbuje tegoż marszu zabronić, zakazać, a w każdym razie jego organizatorom utrudnić życie. No i ja pomyślałem, że to niemożliwe, że to musi być jakiś fake, no ale z drugiej strony, jak pisze o tym już i mówi radio rządowe, no to chyba coś jest na rzeczy. Wszystkiego się w zasadzie już możemy teraz po Robercie Bąkiewiczu spodziewać, no ale poszukaliśmy i znaleźliśmy tego tweeta, tylko jak widzicie Państwo, to nie jest konto Roberta Bąkiewicza. To jest jedno z wielu... w mediach społecznościowych. No ale proszę Państwa, powstaje zasadnicze pytanie, nad którym już rozwodziliśmy się w programie z Sebastianem Pitoniem. Czy ci ludzie są naprawdę tacy głupi, czy też ktoś wydał rozkaz zatopienia Roberta Bąkiewicza? No chociaż akurat w środowiskach narodowych to w zasadzie Robert Bąkiewicz już swoją postawą służalczą wobec PiSu już dawno dokonał samozatopienia. To w zasadzie mógłby być pewnego rodzaju coup de grace, ale najwyraźniej to oni rzeczywiście tam w tym polskim radiu nikt sobie nie zadał
trudu, żeby sprawdzić, czy to naprawdę jest tweet Roberta Bąkiewicza i czy naprawdę jemu aż tak, mówiąc kolokwialnie, korba odbaliła. No, proszę Państwa, to mówi samo za siebie. Zmarły niedawno Jerzy Urban może i był postacią paskudną, ale muszę powiedzieć jedno. No, on by takiej fuszerki jako naczelny propagandzista Jaruzelskiego nie odwalił. I to pokazuje, prawda, jednak, że może i tam niekiedy były te niedociągnięcia w starym systemie, ale jak widać ten system obecny, to jest jeszcze większa paranoja i dramat i dno i 2 metry mułu. No, drodzy Państwo, aż żałuję, że nie zarchiwizowałem sobie tej audycji, ale akurat nie bardzo był czas na to. No, natomiast zaręczam Państwu, bo odsłuchałem fragmenty, że tam naprawdę ci ludzie wszyscy potraktowali ten wpis na serio. No, to jest straszliwy poziom upadku. I widać, jak dalece może pójść dezinformacja rzeczywiście. Czekam na, że tak powiem, odpowiedź samego zainteresowanego, bo kiedy to nagrywam, to jeszcze w zasadzie tylko był jeden krótki tweet Roberta Bąkiewicza, że to dobry trolling, ale fałszywy, i 11 listopada jak zawsze idziemy pod biało-czerwoną flagą. No, tylko, że to by całkowicie, szanowni Państwo, pasowało do obecnej. Ten tweet jak najbardziej wpisywał się w linię programową mediów narodowych, w linię programową organizacji Bąkiewicza, więc trochę też się nie dziwię, że ci ludzie w to uwierzyli. No, bo po prostu Ukrainoza weszła za mocno. Ale to, proszę Państwa, pokazuje też, z jakimi miernotami mamy do czynienia w mediach publicznych. A ci ludzie, przypominam, no, jakby nie patrzeć, pracują za nasze pieniądze. Pracują za nasze pieniądze z abonamentu, z tych rekompensat wpłacanych do mediów publicznych z budżetu państwa od paru lat. No, naprawdę, no, trudno to jakkolwiek inaczej skomentować niż słowem żenada. No bo to jest żenada. Do Marszu Niepodległości został nieco ponad miesiąc. Marsze Niepodległości już się rozpoczęły co tydzień, żeby mieć status zgromadzenia cyklicznego. Ja nie przeczę, że Rafał Trzaskowski może jakiś tam fortel jeszcze wywinąć Robertowi Bąkiewiczowi. No ale wtedy oczywiście z odsieczą na pewno przyjdą agendy państwowe. Marsz Niepodległości zostanie po raz kolejny upaństwowiony. No a myślę, że na pewno, to jestem co do tego przekonany, że na Marszu Niepodległości zobaczymy ukraińskie flagi. No, możemy poczekać miesiąc i zobaczymy, kto miał rację. Natomiast ja uważam, że absolutnie ten marsz już się skończył. I skończył się dzięki działalności Roberta Bąkiewicza. I trzeba szukać innej formuły świętowania 11 listopada. Bo no oczywiście teraz już mleko się rozlało i wszyscy będą to tuszować i zakręcać. No, natomiast no, ja powiem tak, no to też świadczy o tych ludziach, którzy tam się zachwycali nad tym rzekomym pomysłem. No z obfitości serca usta mówią. Jeżeli są tacy ludzie, jak właśnie ci pseudokomentatorzy, którzy uczestniczyli w tym programie razem z Kanią na antenie polskiego, podkreślam, polskiego radia, przynajmniej z nazwy, Polskiego Radia 24, i
dla nich nie jest niczym zdrożnym, żeby święto niepodległości Polski, no, które w obecnej sytuacji trochę brzmi jak urągowisko, świętować pod flagą Polski i Ukrainy, no to świadczy o tym, jaką mają świadomość narodową. Nie jest to na pewno świadomość narodowa polska, raczej jakaś ukropolińska. No, jeszcze przez miesiąc może się sporo wydarzyć, ale zaczynam mieć obawy, czy 11 listopada nie dojdzie do pewnego rodzaju przecięcia wstęgi w budowie Ukropolinu. Czy do tego dojdzie? Zależy tylko od nas. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.